ostatnich tygodniach coraz głośniej i wyraźniej mówiło się o możliwości dokapitalizowania przez Komarch Miejskiego Klubu Sportowego Krakowia i zwiększenia pakietu akcji Komarchu w spółce. Profesor Janusz Filipiak sygnalizował nawet swego czasu chęć przejęcia całości akcji MKS Krakowia, tak by jego firma stała się jedynym właścicielem najstarszego klubu w Polsce. Wygląda na to, że rozmowy na ten temat są już zaawansowane, ale różnice między stronami póki co są zasadnicze. Znaczy, my złożyliśmy taką propozycję w dobrej wierze. Chcemy do klubu wprowadzić 30 milionów złotych. To jest propozycja na piśmie. Ja otrzymałem odpowiedź pana prezydenta, ta sprawa jest procesowana i to nie jest proste, bo to reguluje bardzo wiele przepisów, my to rozumiemy, czyli musi tutaj Wydział Skarbu, jak to wygląda od strony kodeksu spółek handlowych, jak to wygląda z przepisów samorządowych. Jest na pewno bardzo trudna kwestia wyceny majątku, bo oczywiście my nie przejmiemy akcji po nominale, tylko musimy przejąć zgodnie z wartością rynkową. Tą wartość rynkową trzeba wycenić, to będzie oczywiście muszę także zatwierdzić Rada Miasta. Mi się wydaje, że to będzie dyskutowane, natomiast ja osobiście wierzę głęboko, że miasto zechce te środki przyjąć. No ja mówię, dajmy to szczerze, na pewno nie będziemy w stanie na tym zarobić, to jest rzeczywiście jakby kontrybucja firmy Komar do miasta, natomiast samo procedowanie w tej sprawie jest złożone, tyle z mojej strony. A to już trudno mi jest powiedzieć. To jest naprawdę cała dosyć długa i skomplikowana procedura. Chcielibyśmy, aby to skończyło się jak najszybciej, ale jak mówię, już po całej procedurze formalnej, po wycenach, no jest kwestia jeszcze tak zwanych rozmów biznesowych, które też nie wiadomo, jak długo będą trwały, bo jak państwo wiecie, pan profesor Filipiak jest twardym negocjatorem. Ale miasto byłoby skłonne. Tak, my byśmy byli skłonni, my bylibyśmy zainteresowani generalnie rzecz biorąc sprzedażą całego pakietu akcji. W związku z zaskakującą wiadomością, jaka padła z ust prezydenta Jacka Majchrowskiego, jakoby miasto Kraków było zainteresowane odsprzedaniem całości akcji MKS Krakowia w firmie Komarch, zapytaliśmy o szczegóły. Czy po tej operacji Krakowia nadal byłaby klubem miejskim? Nie, no wtedy będzie klubem w mieście, a nie klubem miejskim, prawda? Natomiast będzie taka na tych samych zasadach, co pozostałe kluby. Ja chcę powiedzieć, tu nie o to chodzi, że miasto coś straci. Nie, miasto zachowa swoją wartość, czyli w tej chwili zakładając, że klub jest warty 80 milionów złotych, tak jak się mówi, czyli około 40 milionów jest wartość akcji miasta, około 40 milionów jest wartość akcji Komarchu. My chcemy do tego dołożyć 30 milionów złotych dodatkowo, ale miasto zachowa swoje akcje za te 40 milionów złotych. Problem polega na tym, że ja chciałbym, aby Komarch wykupił wszystkie akcje miasta, bo nie ma sensu, żeby zatrzymywać powiedzmy sobie tam 10 czy 15% akcji i nie mieć wpływu na działalność, bo wtedy się traci jakikolwiek wpływ. Otóż no, omawialiśmy to jeszcze tutaj w trybie roboczym. To, jak powiedziałem, będzie proces, bo to jest operacja finansowo-prawna i tutaj miasto musi dołożyć wszelkie ostrożności, ja to rozumiem. I też my jako podmiot komercyjny też chcemy dołożyć może nawet jeszcze większej, znaczy trudno powiedzieć większej, ale chcemy, żeby to była rzeczywiście uczciwa propozycja. Nie opłaca się realizować czegokolwiek na warunkach nieuczciwym. Natomiast kwestią jest, w tej chwili mi się wydaje najbardziej poważną, jak wycenić wartość klubu. To jest problemem, w tym celu trzeba powołać niezależną instytucję, która to wyceni. No jeszcze musi być zgoda miasta na w ogóle na takie przeprowadzenie tej, na zgodę na wprowadzenie tych 30 milionów, prawda? Przepraszam, Komarch nie odniesie żadnej korzyści, ja tam widzę na portalach, że się nas oskarża. Otóż w sytuacji, w której my dokładamy 8 milionów złotych w tej chwili, a prawdopodobnie dołożymy troszeczkę więcej,
bo te honoraria nam rosną cały czas z przychodzeniem markowych zawodników. Czyli jeśli my dokładamy 8 milionów złotych, to ja nie widzę możliwości, jak my możemy zarobić na Krakowi. To jest po prostu absolutnie nierealne. To znaczy, myśmy musieli znaleźć metodę na zarobienie tych 8 milionów złotych. Tej metody na razie nie widzimy. To można tylko zrobić poprzez transfer jakiegoś zawodnika, sprzedanie go za tam parę milionów euro, ale wtedy klub ma swoje potrzeby. Do tej pory Komarch włożył ponad 40 milionów złotych w klub. To są inwestycje kapitałowe, to jest roczny sponsoring na poziomie 8 milionów, to jest chyba więcej niż 40 milionów. Chcemy dać jeszcze 30 milionów, czyli razem damy w klub 70 milionów złotych, jeśli będzie zgoda, i nie ma żadnej możliwości, żeby te pieniądze w jakikolwiek sposób z Krakowi potem wyjąć, tak? Czyli to jest inwestycja w Krakowie, ale tak chcemy robić. My po prostu, jak ja mówię, że po prostu robimy to dla miasta, dla społeczności, to nikt nie chce w to wierzyć. Oczywiście, że robiąc to mamy cel marketingowy, ale mi się wydaje, że to jest fair, prawda? Czyli dajemy 70 milionów złotych, chcemy być postrzegani jako firma, która jest przyjazna, prawda, dla sportu, jest przyjazna dla miasta. No i w tym ja nie widzę nic złego, ale tylko i wyłącznie taką korzyść możemy odnieść, czyli uznanie ludzi, szacunek ludzi, to, że firma Komarch będzie lubiana. Natomiast zwrotu finansowego z tego, co my do Krakowi w tej chwili wsadzamy, to nigdy w życiu nie będziemy mieli. A jak zmieniłby się sposób zarządzania taką nową Krakowią? Nic by się nie zmieniło, dlatego że na mocy obecnego statutu my decydujemy o składzie zarządu większości, w tym prezesa, i o większości rady nadzorczej, w tym przewodniczącego rady nadzorczej. Miasto ma tylko zastrzeżone w statucie prawo weta w stosunku do sprzedaży terenów. Tutaj się zgadzamy, żeby te prawo weta, nawet jako akcjonariusza mniejszościowego, ja się poinformowałem pana prezydenta, zgadzamy, żeby te prawo weta co do sprzedaży czy zmiany przeznaczenia terenów zostało. Przecież, ale niezależnie od tego, miasto ma dużą kontrolę nad tym terenem, bo wydaje plan zagospodarowania przestrzennego i po prostu w tej chwili cichy kącik, bo o tym mówimy, według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego może być tylko i wyłącznie służyć celom sportowym, prawda? Czy można tam zrobić właśnie boisko, korty, halę sportową, nie można tam wybudować dużego hotelu, nie można tam zrobić deweloperki, czyli po prostu no, tutaj miasto ma kontrolę, ma wiele instrumentów kontroli, bo jeszcze przecież teren podlega pod konserwatora, czyli konserwator może złożyć prawo weta. Także rzeczywiście, ja mówię, jeśli ktoś twierdzi, że tu jest możliwość jakiegoś przekrętu, czegokolwiek, no to naprawdę nie wie, o czym mówię.